kanale, postanowiłem tym razem nagrać vloga dość szybko. Dopiero co dorzuciłem Wam materiał o premierze SNES Mini, która to konsola dopiero co zadebiutowała w piątek. Natomiast pojawiła się inna ciekawa informacja, mianowicie zapowiedziano C64 Mini, czyli nic innego jak Commodore 64 w wersji zminiaturyzowanej. Widać wyraźnie, że kolejne firmy powoli zaczynają widzieć potencjał w tym, że następuje coraz większa moda na retro, no i będą starały się zapewne również zbić trochę pieniędzy na tym temacie. Omówimy sobie pokrótce, jak wygląda sytuacja właśnie z C64 Mini, jakie są szczegóły odnośnie tego urządzenia. No i może podywagujemy trochę, czy jest to sprzęt, po który rzucą się kolejne rzesze fanów. Po pierwsze, może omówmy szczegóły. Zatem C64 Mini ma to być taka zminiaturyzowana wersja Commodore'ka, która zaoferuje 64 wbudowane tytuły, zgodnie zresztą z nazwą konsoli. Będziemy mieć podłączenie pod HDMI, będziemy mieć kilka trybów wyświetlania obrazu, no i w zestawie dostaniemy jeden joystick. Kolejny będzie można dokupić już oddzielnie. Mnie szczerze mówiąc bardzo zdziwiła cena tego urządzenia, bo szacowana jest ona, sugerowana cena detaliczna, na około 70 funtów. Moim zdaniem to jest spora przesada, biorąc pod uwagę, że mniej więcej za tyle preordery chodziły do SNESa Mini, a nie oszukujmy się, tu już mamy do czynienia z trochę bardziej zaawansowanymi grami. Jeśli chodzi o Commodore'ka, 70 funtów w przeliczeniu na złotówki jest to około obecnie jakieś 350 zł. Natomiast mimo że SNES Mini za tyle miał zadebiutować, to oczywiście z czasem pojawiają się już ceny około 80 funtów. Nie wiem, czy podobnie będzie w przypadku Commodore'ka, raczej szczerze mówiąc wątpię w to, ale i tak uważam, że taka cena to jest sporo, jak za tak archaiczny sprzęt. Pełnej listy tytułów nie będę Wam tutaj dyktował, wrzucę ją Wam tutaj gdzieś na ekran, żebyście sobie je prześledzili. Na mnie nie wywołują one jakiegoś większego wrażenia, nie mam tutaj nieprzyspieszonego bicia serca w stosunku do któregokolwiek z wymienionych tytułów. Natomiast oczywiście ci najwięksi gracze dinozaury, którzy pamiętają erę sprzed 3 dekad, myślę, że co do niektórych tytułów pewnie łezkę uronią. Natomiast mnie szczerze mówiąc ten sprzęt jakoś specjalnie nie grzeje, bo jakiś czas temu próbowałem sobie odświeżyć bardzo stare tytuły. Jak pewnie wiecie, jestem fanem retro, natomiast wydaje mi się, że mój próg bólu, jeśli chodzi o retro, sięga mniej więcej konsol 8-bitowych, czyli NES, Sega Master System i tego typu tematy. Natomiast coś jeszcze starszego, właśnie jak Commodore 64, czy też chociażby Atari 2600, to moim zdaniem już trochę za dużo, to znaczy gry były zbyt proste, żeby ich jakość przetrwała do chwili obecnej i żeby chciało się nam po prostu je odświeżać aż po 3 dekadach. Oczywiście jest to moje subiektywne zdanie, bo pewnie inaczej będą patrzyły na to osoby, które wychowały się na tych grach z lat 80. Natomiast ja, mimo że swoją przygodę z grami zaczynałem od klona Atari 2600, nie pałam jakąś szczególną miłością do tych najstarszych tytułów, bo po prostu moim zdaniem one nie przetrwały próby czasu, o ile jeszcze masa platformówek, chociażby z tych konsol 8-bitowych, bardzo dobrze przetrwała i można w nie z przyjemnością pograć dzisiaj, to już te najprostsze tytuły z lat 80. myślę, że to już jest za dużo, żeby w chwili obecnej w nie grać. Przynajmniej ja tak sądzę. No i druga sprawa to ta cena. No moim zdaniem 70 funtów to jest zdecydowanie za drogo, jak na tak proste tytuły. Myślę, że gdyby cena z czasem spadła do około 35-40 funtów, zastanowiłbym się nad zakupem tej mini konsoli. Natomiast póki będziemy mieć do czynienia z tym założonym pułapem cenowym, czyli około 70 funtów, dla mnie ten sprzęt będzie po prostu ciekawostką. Na pewno nie będę go kupował w tej cenie. Zdecydowanie wolałbym, gdyby ktoś kiedyś wypuścił Amigę 500, na przykład mini. Pewnie wtedy masa graczy rzuciłaby się po ten sprzęt, zwłaszcza graczy z Polski, bo przecież Amiga u nas była bardzo popularna w latach 90. Natomiast z Amigą myślę, że może być problem, bo prawa do tej marki rozsypały się po kilku różnych firmach i wcale nie będzie prosto tego wszystkiego scalić w jedną masę, żeby można było taki sprzęt wypuścić. Natomiast co do Commodore'ka, jak widać, udało się niejakiej firmie Retro Games pozyskać pełne prawa, no i wypuszczą tego typu sprzęt. Natomiast dla mnie póki co on pozostanie ciekawostką. Ciekawi mnie, jak wy na to patrzycie.
no i czy dla Was będzie to coś godnego uwagi, czy jednak też odpuścicie sobie przynajmniej po premierze. Okej, to tyle ode mnie na dzisiaj, dzięki za uwagę. Oczywiście jak zwykle czekam na Wasze komentarze, zatem dajcie znać, co myślicie o C64 Mini, czy również będziecie traktować ten sprzęt jako ciekawostkę, czy jednak być może rzucicie się do sklepów po premierze. Aha, no i nie dopowiedziałem jednego, premiera na początku przyszłego roku, jeszcze nie znamy dokładnej daty, ale pierwszy kwartał 2018 to jest ten termin, w którym ma zadebiutować C64 Mini. Zatem dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych vlogach. Trzymajcie się!